Mój tempy brat wylądował wreszcie po tym jak rozbił moje auto. Dostał solidną nauczkę. Mam brata Dave'a, który zawsze zachowywał się jak gnój w stosunku do mnie. Mimo, że jest między nami tylko rok różnicy, to za dzieciaka ciągle dostawałem od niego lanie i nieustannie przywłaszczał sobie moje rzeczy. A jakby tego było mało, to jakimś cudem rodzice go faworyzowali. Nic więc dziwnego, że wyprowadziłem się zaraz po osiemnastce. Mój wujek, będący emerytowanym policjantem, przyjął mnie pod swój dach jak własnego syna, i nawet podarował mi wycofanego już z produkcji Forda Crown Victoria. Nie muszę chyba mówić, że ubóstwiam ten samochód, prawda? Nie mam pojęcia dlaczego, ale fakt posiadania przeze mnie auta działał Dave'owi na nerwy. Pewnie najzwyczajniej w świecie miał ból dupy o to, że podczas gdy on zdążył już zejeździć trzy samochody na śmierć, moja Crown Victoria dalej się trzymała. W każdym razie, gdy rozpieprzył swoje ostatnie auto wjeżdżając nim w słup, zaczął domagać się, żebym pożyczył mu własne. Miałem co do tego złe przeczucia, dlatego się nie zgodziłem. Od razu zostałem okrzyknięty rozwiedzionym bachorem, bo rzekomo uniemożliwiałem mu dojazd do pracy. Powiedziałem mu, żeby pojechał autobusem, bo nie ma szans, że oddam w jego ręce mojej cecuszko. Chwilę później dostałem telefon od rodziców, którzy to kazali mi dać bratu samochód. Tymczasem ja twardo obstawałem przy swoim, ponieważ doskonale wiedziałem, jakim kierowcą jest Dave. Nie tylko on musiał dojeżdżać do pracy. Tak się składa, że w tej kwestii też byłem zależny od swojego samochodu. Wujek, dowiedziawszy się o całej sytuacji, pochwalił mnie za sposób, w jaki zareagowałem i przybił mi piątkę. Niestety Dave i tak postawił na swoim. Któregoś dnia po wyjściu z pracy zauważyłem, że samochodu nie ma tam, gdzie go ostatnio zostawiłem. Wiedziałem, czy ja to sprawka. Próbowałem dodzwonić się do brata, ale skurczybyk nie odbierał. Postanowiłem więc skontaktować się z rodzicami i zapytać, czy Dave mówił im o swoich zamiarach. Początkowo zgodnie zaprzeczali, by cokolwiek wiedzieli o zajściu, ale zmiękli gdy powiedziałem, że w takim razie będę musiał zawiadomić policję. Ostatecznie przyznali, iż brat faktycznie pożyczył samochód, bo bardzo go potrzebował. Postawiłem sprawę jasno: jeśli natychmiast nie sprowadzą go do mnie, naprawdę naślę na niego policję. Zostałem przez własną rodzinę zwezywany od dupków, ale przynajmniej postawiłem na swoim. Już 20 minut później Dave podjechał na parking. Zapytałem go: Jakim cudem udało mu się ukraść mój samochód? Na no co ten pokazał mi kluczyki, które zamówił przez internet. Niektóre z nich były uniwersalne. Zagroziłem, że jeżeli jeszcze raz odwali coś takiego, dopilnuję, żeby go aresztowali. Nie wyglądał, jakby się tym jakoś specjalnie przejął. Ba, jeszcze miał celność poprosić mnie o podwózkę do domu. Odparłem, że skoro musiałem przez niego czekać na grudniowym mrozie, to jemu też nie zaszkodzi krótki spacerek. Zanim zdążyłem odjechać, zostałem na odchodne zwyzywany. Po tym incydencie wujek zamontował w samochodzie urządzenie śledzące. Gdy w końcu nadszedł dzień świąt Bożego Narodzenia, wszyscy spotkaliśmy się na wspólnej rodzinnej kolacji. Tamtego dnia było strasznie ślisko na drodze, do tego musiałem jechać bardzo ostrożnie. Niestety, jak się pewnie domyślacie, mój kochany braciszek po raz kolejny postanowił pożyczyć sobie moje autko. Nagle zechciało mu się pojechać do jakiegoś kolegi i pomyślał, że pewnie będę zbyt zaoferowany imprezą rodzinną, żeby się zorientować. Jak się okazało, nie byłem. Niemalże od razu spostrzegłem, że mój samochód zniknął z podjazdu. Odpaliłem aplikację śledzącą i zobaczyłem, że Dave jest już wiele kilometrów stąd. Miarka się przebrała. Od razu zadzwoniłem do tego idioty, żeby na niego nawrzeszczeć. Moje krzyki przyciągnęły uwagę innych uczestników przyjęcia, którzy zaczęli dopytywać mnie, co się stało. Zgodnie z prawdą odparłem, że Dave znowu ukradł mój samochód, a wujek potwierdził, że to nie pierwszy raz. Mój cudowny braciszek nic sobie nie zrobił z moich krzyków. Jedynie kazał mi się odwalić, mówiąc, że to krótka przyjażdżka i zaraz wróci. Zanim zdążył się rozłączyć, powiedziałem tylko, że mam nadzieję, iż nie wsiadł za kółko pijany. Ponownie włączyłem aplikację śledzącą i po chwili zauważyłem, że kropeczka stanęła w miejscu. Niedługo później zadzwonił do nas spanikowany Dave, błagając o pomoc. Ziściło się to, czego bałem się najbardziej. Brat, przyzwyczajony do napędu na tylne koła, wpadł w poślizg, tym samym rozbijając samochód. Wpakowaliśmy się wszyscy do minivana moich rodziców i pojechaliśmy za lokalizatorem. Na miejscu zastaliśmy Dave'a stojącego przy drodze, niedaleko mojej biednej crown Victorii, która wylądowała w zaśnieżonym rowie. Wujek, widząc co, spotkało samochód pochodzący z jego wydziału wpadł w furię. Ja oczywiście też byłem nieźle wkurzony na braciszka za to, że miał czelność ukraść i rozbić moje auto. Rodzice cały czas mówili, żebym odpuścił, ale tego było już za wiele. Zamierzałem wezwać policję, ale Dave zaczął błagać, żebym tego nie robił. Chłop faktycznie był pijany i najwidoczniej został był oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu. Byłem gotów przystać na jego prośbę, ale tylko pod warunkiem, że zapłaci mi za szkody. Jeśli nie, to go pozwę. Nie musiałem jednak podejmować tej decyzji, ponieważ okazało się, że ktoś zdążył wezwać policję przed nami. Gdy tylko funkcjonariusze zjawili się na miejscu, moi rodzice usiłowali wmówić im, że to ja prowadziłem, ale wszystkiemu zaprzeczyłem. Na szczęście wujek poparł moje zeznania. Co ciekawe, jeden z policjantów go rozpoznał, więc musieli uciąć sobie krótką pogawędkę. Szybko jednak wrócili do Dave'a, którego to poprosili o okazanie prawa jazdy. Okazało się wtedy, że zostało ono zawieszone po tym, jak rozbił swój poprzedni samochód. Następnie złodziej Jaszyk został przebadany alkomatem i zakuty w kajdanki. Matka się popłakała i na kolanach błagała, żeby nie zabierali jej biednego dziecka. W odpowiedzi usłyszała, że mogą aresztować również ją i ojca za składanie fałszywych zeznań, jeśli tak bardzo chcą być ze swoim synem. Zamknęło to jadaczki moim rodzicom. Przyjęcie skończyło się wcześniej, a po wszystkim rodzice odwieźli mnie i wujka do domu. Nie odzywali się do nas przez całą drogę, a gdy tylko wyszliśmy z auta, będą odjechali. Robiąc to, prawie sami wpadli w poślizg. Mało brakowało, a skończyliby jak Dave. Mojego braciska wypuszczono z aresztu następnego dnia. Był tak przerażony, że wyglądał, jakby miał się zaraz rozpłakać. Tamtejsi gliniarze nieźle go nastraszyli, rozmawiając przy nim o więzieniu i różnych chorych rzeczach, które się tam dzieją. Tak właściwie to Dave wsikał się w spodnie ze strachu, ale na szczęście pozwolono mu wziąć prysznic. Właśnie wtedy wujek pękł i zdradził nam, że jego koledzy z wydziału tak naprawdę nie postawili bratu zarzutu jazdy pod wpływem, a jedynie zarzut prowadzenia samochodu z zawieszanym prawem jazdy. Skończyło się zatem tylko na 600 dolcach mandatu. Wujek wyznał, że chodziło tylko o danie Day'owi nauczki, ale to pierwszy i ostatni raz, kiedy się za nim wstawił. Po wyjściu z aresztu Dave szczerze mnie przeprosił, jednocześnie obiecując, że zapłaci za naprawę samochodu już nigdy więcej go nie tknie. Po wyciągnięciu pojazdu z ROWO okazało się, że uszkodzenia były niewielkie. Było trzeba wymienić jedynie zderzak, reflektor i grill. Dobrze, że skończyło się tylko na powierzchownych skodach. Przynajmniej nie musiałem spisywać mojego samochodu na straty. Rodzice przemilczyli całe zajście i postanowili udawać, że nic się nie wydarzyło. Natomiast Dave w ramach rekompensaty dał mi dodatkowe klucze do kranów i które zamówił wcześniej przez internet. Przyznał też, że dostał lekcję, której szybko nie zapomni. Ciotka próbuje wprosić mi się na chatę, bo jej rodzina rzekomo podpisała pakt z diabłem. Nie będę za bardzo wdawał się w dyskusje polityczne. Powiem tylko, że mieliśmy niedawno wybory w USA. Tak się złożyło, że moja ciotka popierała jedną stronę, a jej mąż i ich dorosłe już dzieci drugą. Oczywiście wybory nie poszły po myśli ciotki, to też możecie się domyślić, jak zareagowała. Kobieta wpadła w istny szał. Zaczęła tłuc różne przedmioty, wrzeszczeć, a nawet zagroziła córce, że spali jej naklejkę z napisem: Głosowałam. Sytuacja zaszła tak daleko, że jej mąż musiał wezwać policję, ale funkcjonariusze odmówili aresztowania ciotki i jedynie poradzili jej, żeby znalazła inne miejsce na nocleg. Dla jasności, cała ta sytuacja wydarzyła się wczoraj w New Jersey. W międzyczasie ja sobie słodko spałem ponad 800 km z dala od tych wszystkich rodzinnych dramatów. Moje szczęście nie trwało jednak długo. Ponieważ o drugiej w nocy nagle załączył się alarm. Nie wiedziałem, czy był to niedźwiedź, czy może włamywać, dlatego szybko wciągnąłem na siebie spodnie i chwyciłem za strzelbę. Okazało się, że za całe zamieszanie odpowiadała moja ciotka, która przecięła zamek w bramie wejściowej, bo nie mogła dostać się do środka, a ja nie odbierałem telefonu. Zastanawiało mnie, dlaczego kobieta woziła w swoim samochodzie obcęgi, ale byłem tak zszokowany całą sytuacją, że nie miałem okazji o to zapytać. Kiedy próbowałem dowiedzieć się od niej, co tu się do cholery dzieje, zaczęła płakać i krzyczeć, twierdząc, że jej rodzina podpisała pakty z diabłem i wyrzuciła ją z domu. Dodała jeszcze, że skoro nie ma gdzie pójść, to muszę ją wpuścić i pozwolić jej na jakiś czas zamieszkać w pokoju gościnnym. Niestety nie mogłem mi pomóc, nawet gdybym chciał, ponieważ pokój był zajęty przez jednego z moich kumpli. Nie wyrzucę przecież za drzwi ziomka, który przyjechał z Teksasu aż do Wirginii Zachodniej po to, żeby spędzić ze mną czas, bo akurat moja ciotka pokłóciła się ze swoją rodziną. Kobieta zdecydowała więc, że wezwie policję, jako że zabraniałem jej wstępu do jej własnego domu. Ze względu na to, iż mieszkam w lesie, policja przybyła na miejsce dopiero po dwóch godzinach. Widziałem przez okno, jak funkcjonariusze rozmawiają z moją ciotką, a ta pokazuje im obcęgi i przycięty zamek. Parę minut później jeden z policjantów zapukał do moich drzwi. Pana lokatorka twierdzi, że... zaczął. Od razu mu przerwałem, mówiąc, że nie mam żadnego najemcy i że to ja jestem właścicielem tego domu. Zaproponowałem nawet, że pokażę mu akt własności. Cóż, ta kobieta twierdzi... Jaki jest adres na jej dowodzie? Zapytałem po raz kolejny, nie dając mu dokończyć. Zauważyłem, że ciągłe wchodzenie mu w zdanie zaczęło go już mocno irytować, dlatego też spróbowałem załagodzić sytuację. Przepraszam, ale ta kobieta tutaj nie mieszka i nigdy nie mieszkała. To moja ciotka, która przyjechała z New Jersey. Proszę sprawdzić jej dowód. Policjant już odrobinę spokojniejszy powiadomił mnie, że porozmawia z kobietą i zaraz do mnie wróci. Dziesięć minut później gliniarze znów zapukali do moich drzwi, ale tym razem było ich aż trzech. Jeden z nich miał paski i odznakę na ramieniu, dlatego uznałem, iż musi być kimś ważnym. Mężczyzna zapytał, czy istnieje możliwość, żebym pozwolił ciotce zostać na chociaż jedną noc. Bo jest zbyt pijana, żeby prowadzić. I nie mogą jej w takim stanie puścić na drogę. Tak, dobrze słyszeliście. Ta kobieta właśnie przejechała setki kilometrów, kompletnie pijana. Dzięki Bogu, że nie zabiła nikogo po drodze. Mając to na uwadze, powiedziałem funkcjonariuszom, że nie może zostać u mnie, ale na pewno znajdzie się dla niej miejsce w areszcie. Policjant próbował pójść na kompromis i poprosił, żebym pozwolił jej chociaż przenocować w samochodzie na podjeździe, ale ja kategorycznie odmówiłem. Swoją decyzję argumentowałem tym, że rano musiałbym wzywać ich po raz kolejny, żeby zabrali ją z mojej posesji. Poprosiłem ich więc, żeby po prostu ją stąd zabrali. Znowu się nie wyśpię, a jeszcze muszę przygotować dzieciaki do szkoły.